Teraz gratuluję wygranej, uśmiech na twarzy od ucha do ucha, natomiast na 30 sekund przed końcem to ten uśmiech był mocno zagrożony. Można powiedzieć, że stanęliśmy trochę pod koniec czwartej kwarty, trochę sił zabrakło. Trochę niepotrzebnie chcieliśmy zwolnić, wydaje mi się, grę i nie podejmowaliśmy tego ryzyka atakowania tej zony, bo najgorsze na tą zonę jest to się zatrzymać i się wahać i my trochę się wahaliśmy. Mieliśmy oczywiście kilka otwartych rzutów, których po prostu nie trafiliśmy, natomiast trochę się zawahaliśmy i niepotrzebne jakieś faule, niepotrzebne osobiste dla drużyny z Ostrowa i faktycznie nas doszli. Chciałem właśnie o to zapytać, bo miałem wrażenie, nawet patrząc na ciebie w końcówce, że troszeczkę pojawiła się taka być może presja, być może stres przed nietrafionymi rzutami. Myślę, że stresu jakby nie było. No, czuliśmy się pewnie całą mecz, natomiast przyszło też trochę zmęczenia. Jeśli przychodzi zmęczenie, nie trafi się kilku rzutów i naprawdę było ciężko przemierzyć, no to gdzieś starasz się ułatwić sobie grę i szukać innych rozwiązań. I trochę na siłę chcieliśmy dodatkowe te podania, czy jakieś inne próbowania innych sposobów, a wystarczyło po prostu być bardziej agresywnym. Rozmawialiśmy przed tym spotkaniem. Wiadomo, Stal przyjeżdżała po 12 wygranych z rzędu i tak dalej, po zdobyciu pucharu. Jest dodatkowy, że tak powiem, gdzieś dodatkowa taka satysfakcja, że tę serię im przerwaliście i utarliście nosa drużynie, która no, wyglądała w ostatnich tygodniach na bardzo, bardzo rozpędzoną. Wiesz co, nawet nie pomyślałem o tej ich serii, natomiast no, na pewno wiedzieliśmy, czym się mierzymy. Stal to jest prezentująca się bardzo dobrze drużyna i cieszę, że to był taki przedsmak playoffów i faktycznie była taka playoffowa atmosfera, pełne trybuny, dużo walki, dużo takiej nawet nieczystej walki, jest twardej. I myślę, że mogło się to podobać kibicom i cieszę, że koniec końców to my wyszliśmy wygrani. Zastrzyk mentalny też przed playoffami? Myślę, że oczywiście mamy jakieś ostatnie mecze, gdzie fajnie wyglądamy, ale teraz mamy fokus. Na prawie że pewnie trafiamy na Śląsk i trzeba się po prostu bardzo dobrze przygotować, no bo tam już każda przegrana może skutkować odpadnięciem końcem sezonu, a my tego nie chcemy, więc cieszymy się, że upewniliśmy tą swoją pozycję na czwartym miejscu, że będziemy mieli przewagę parkietu w pierwszej rundzie, natomiast trzeba być bardzo skupionym i bardzo dobrze się przygotować.